Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj nie chcę powiedzieć trochę lżej, bo trochę inaczej będziemy rozmawiali o historii. Dzisiaj moim gościem jest pani Joanna Jurgała-Jureczka, autorka przede wszystkim książek o Kossakach. A tutaj taka książka bardzo specyficzna, pani Joanno, w takim sensie, jakby to powiedzieć, takiej literatury trochę demaskatorskiej. Skąd w ogóle pomysł? Bo mnie zawsze interesuje ten fakt, dlaczego autor, pisarz siada i do jakiegoś tematu, czy za niego się zabiera i poświęca jednak swój czas i wysiłek, bo pisanie to jest bardzo trudny i ciężki kawałek chleba. Przede wszystkim dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, za możliwość porozmawiania o tej książce. Pytanie zasadne rzeczywiście, bo moi czytelnicy raczej spodziewali się zapowiadanej drugiej części książki Kossakowie Tango, spodziewanej książki o Magdalenie Samozwaniec, a tymczasem daję im książkę o duchach. To jest książka, która wyniknęła z faktu, że wiele archiwalnych moich prac sprowadzało mnie do takich poszukiwań, których nigdzie nie mogłam wykorzystać, bo książka miała określony temat, Kossakowie Biały Mazur, Kossakowie Tango, a tymczasem dotyczyły one epoki przełomu wieków, dwudziestolecia międzywojennego. Spotykałam te postacie i były to tak fascynujące historie, tak ciekawe smaczki, że postanowiłam je wykorzystać. Czyli przez jakiś czas zbierała pani z różnych stron materiał, i potem ułożyła pani w kształt tej dokładnie książki. Pani o tym pisze, o tym też pisze wydawca, reklamując, anonsując książkę. Książka ukazała się już miesiąc temu, że my jako wspólnota, może tak to bym mówił, mamy skłonność do trochę takiego wstawiania różnych ważnych postaci na piedestał, do takiego ich pomnikowego obrazu. Skąd ta chęć, żeby ten pomnikowy obraz trochę zmienić, trochę zajrzeć z tyłu, za kulisy, jak to wszystko... Zawsze mnie to fascynowało, zawsze mnie to frapowało. Ja się czuję córką, oczywiście nie wprost, ale Boya i Ferdynanda Hezika. Boy mówił, że nie przysłużymy się tym postaciom pomnikowym, jeżeli one będą na pomniku. My będziemy ten pomnik okadzać, ale on będzie nieruchomy. Ferdynand Hezik, którego notabene Boy wyśmiewał w kabarecie w Zielonym Baloniku, zasłynął z tego, że jak mówiono, liczy guziki u kamizelki na przykład Słowackiego. Ale to miało sens, bo ocalił dzięki temu smaczki, informacje o nawet drobiazgach. Przecież nawet to, ile kalesonów miał nasz wieszcz, jest jakimś smaczkiem, a nie obrazoburczą informacją. To powoduje, że ludzie, którzy czasem poprzez te smaczki wejdą na ten teren historii i historii literatury, poczują się tym zainteresowani, dowiedzą się więcej. Więc sądzę, że to warto ocalić. Czyli pani, znaczy... Może inaczej. Książka jest taka, bym powiedział, bardzo erudycyjna w takim znaczeniu, że widać, że pani nie tylko żyje biografiami tych ludzi, ale także ich twórczością, że pani twórczość tych osób w większości zna, ich sposób myślenia. No i żyje zakorzeniona w jakimś, jest pani zakorzeniona w tym świecie literackim. Nie bała się pani, że dzisiejszy czytelnik, który często jest dosyć słabo wyrobiony z tego względu, że gdzieś go tam pochłania sieć, internet, media społecznościowe, że może się zagubić w tej wędrówce? To jest możliwe i takie echa też do mnie dochodzą, że ktoś chciałby dopowiedzeń, i to się dzieje po wszystkich moich książkach, że ktoś chciałby wiedzieć więcej, powiedzmy o romansie Wojciecha Kossaka z Żydówką Zofią z Lewentalów Hezikową, ale ja nie jestem w stanie wszystkiego opowiedzieć, a jednocześnie te historie, które pokazuję, to są historie, które mnie czymś zafascynowały. Na przykład Julian Klaczko, już prawie że zapomniany, jego niezwykła
relacja z matką, Żydówką. On się ochrzcił, nie chciał matce złamać życia tą informacją, która dla Żydów była jednoznaczna, no, z wyklęciem, z tym, że się jak gdyby oddzielam od moich korzeni, prawda? Dla niego było to uzupełnienie Starego Testamentu o Nowy Testament. Dla matki był to rodzaj zdrady. Więc były to historie, które jednocześnie pokazywały jakiś rys związany z życiem każdego z nas, albo jakieś rozczarowania miłosne, albo jakieś wielkie wydarzenia historyczne, które przetoczyły się przez życiorys kogoś, kto zupełnie inaczej planował żyć i pisać, i albo chował się w tym swoim świecie i tworzył niezależnie od strasznych rzeczy, które go dotyczyły, albo o tych strasznych rzeczach próbował pisać. Więc to właśnie tak jest. A jeżeli ktoś spodziewa się wykładu historyczno-literackiego w tej książce, to będzie zawiedziony. A kto się pani, znaczy kto panią najbardziej zaskoczył z postaci opisywanych? Że pani się autentycznie dowiedziała czegoś, czego wcześniej nie widziała, i tą nitkę, ten trop pani pociągnęła dalej. Tak było wiele razy i właściwie trudno mi wymienić jedną osobę. Ilekroć to pytanie jest mi zadawane, przychodzi mi na myśl z jednej strony Julian Ochorowicz, który jest mi bliski także i w sensie bardzo dosłownym, ponieważ na Śląsku Cieszyńskim, gdzie mieszkam, on w pewnym momencie zaczął budować taki swój świat, w sensie też dosłownym budował willę, które wynajmował, a pieniądze przeznaczał na badania naukowe. On naukowiec, człowiek, którego fascynowało wszystko, współczesny Tesla, dzisiaj się o nim mówi, wynalazca, jednocześnie zafascynowany historią, znaczy na przykład duszą człowieka, psychologią konia i wielu innymi sprawami, on bada w sposób naukowy kwestie mediumizmu, hipnotyzmu, więc to jest jednego rodzaju zaskoczenie, bo pogłębiłam informacje o tym niezwykłym człowieku i jakoś go może trochę odkurzyłam. A druga postać to Gloria Kossak, bo wśród moich książek o kossakach, o kobietach kossaków, jej nie było. Dopóki nie zdarzyły się przypadkowe zdarzenia, takie jak to, że otrzymałam obraz Glorii od czytelnika i spotkałam się z jej córką. To wszystko związane jeszcze z wróżką Myrtą Noel, która wróżyła też Piłsudskiemu. Myślę, że ma szansę zainteresować moich czytelników, bo mnie zafascynowało. Ochorowicz w ogóle postać bardzo istotna, w ogóle cały ten nurt mediumniczny, taki bym nawet powiedział okultystyczny, był bardzo charakterystyczny dla całych elit II RP. Coś, czego dzisiaj też może nie tyle nie wiemy, czego nie chcemy wiedzieć, czy nie chcemy sobie zdawać z tego sprawy. To jest też taka zaskakująca historia, że wielu prominentnych ludzi z otoczenia Piłsudskiego w to się bawiło. On również. I Myrta Noel wróżyła Piłsudskiemu, wróżyła Kossakom. Zachowała się także korespondencja Myrty Noel z ostatnią Kossakową, to znaczy Jeżową Kossakową, a także wierszyk, zaklęcie, dzięki któremu możemy być bogaci. Sprawdziłam, to nie działa. W jaki sposób pani rekonstruuje życie tych swoich bohaterów? Bo widać, że w tym jest jakiś taki element też po prostu takiego śledztwa, które pani prowadzi. To nie jest tak, że pani coś od kogoś przeczytała tylko, coś od kogoś przetworzyła, zreinterpretowała, tylko tam widać, że pani pewne ścieżki sobie sama wydeptuje. Oczywiście. Ja nie wyobrażam sobie pracy na zasadzie kopiuj i wklej, ani czegoś takiego odtwórczego. Jeżeli trafię na jakiś trop, na jakiś ślad, najczęściej to się dokonuje w badaniach archiwalnych, Ossolineum, Kraków, to jest i Kraków, i Wrocław, Warszawa. I wówczas, kiedy taka dziwna rzecz trafi w moje ręce, próbuję dobudować i dowiedzieć się jak najwięcej. I to szukać tekstów autentycznych. To niech będzie wydanie dokładnie tej gazety, na którą ktoś się powołuje. Muszę spróbować dotrzeć do źródła, a potem obudować to emocjonalnie. To ma ogromne znaczenie.
Jeżeli się wskrzesi jakąś postać, to musi zatętnić krew w jej żyłach. Więc ja muszę spróbować zrozumieć na przykład wspomnianą już dzisiaj Myrtę Noel, która była zubożałą arystokratką, która pisze nieomal miłosne listy do Ewy Kossakowej. Próbuję zrozumieć, jaka relacja między nimi się wytworzyła, ale muszę też, tworząc jakąś scenę, wiedzieć, że mam uzasadnienie historyczne. No bo to wszystko wynika z mojej też przeszłości. Byłam dziennikarką, potem naukowcem. W związku z tym połączenie tych dwóch profesji, myślę, że ma szansę doprowadzić do, nie tylko do wskrzeszenia postaci, ale niech ona, ta postać jest prawdopodobna. Prawdopodobna dla nas, czy dla czasów, w których żyła? I tak, i tak. Bardzo słusznie pan zauważył, że ja szukam prawdopodobieństwa też związanego z naszymi czasami. Więc jeżeli zdecydowałam się na to, żeby opisać relacje między Różyckim, Ludomilem Różyckim, kompozytorem, a jego żoną, która zachowała swoje zapiski w takiej formie pamiętnika i choć była przecież żoną, najbliższą osobą kompozytora, pisze o nim cały czas per kompozytor. Ja próbuję wniknąć w jej sposób myślenia, podporządkowania się mężczyźnie, którego sama utalentowana uważa za bardziej zdolnego i musi ocalić jego geniusz, ale myślę myśleniem kobiety współczesnej, swoim myśleniem. Czy byłabym w stanie poświęcić swój talent, swoje plany, swoje pasje dla choćby najbliższej osoby? I dlatego odtwarzając tę historię, ja z jednej strony umieszczam postać w otoczeniu i okolicznościach jej bliskich, czyli historycznie bliskich, ale jednocześnie myślę myśleniem współczesnym. Zdarzają się też takie postaci, czy takie historie, które są stare jak świat, można powiedzieć biblijne. Mam tu na myśli miłość Juliana Przybosia. Tak, stare jak świat i właściwie znane, bo to, że Julian Przyboś zakochał się w uczennicy, a ona potem zginęła na zamarłej turni i on napisał wiersz z Tatr, to nie jest historia nowa. Dla mnie nowością było inne spojrzenie, to znaczy odgrzebanie archiwalnych dokumentów w szkole, w której uczył. Próba spojrzenia na to, w jakich okolicznościach to się wszystko odbywało. Ten człowiek, który uważał się za nowatora, za współtwórcę wręcz awangardy, który gardził uzależnieniami od na przykład władzy, sam jest tej władzy ogromnie podporządkowany, ponieważ no, można go nazwać również i koniunkturalistą. Oglądając te wszystkie dokumenty szkolne, widziałam, jak bardzo ludzie wtedy byli na kolanach przed ówczesnym władzą, że dzisiaj dziwimy się wręcz temu, jak organizowane były wszystkie akademie ku czci i jak bardzo zabiegano o to, żeby chociażby zobaczyć z daleka Rydza Śmigłego, czy Piłsudskiego, czy kogokolwiek. I w tym wszystkim tkwił Przyboś, w tym wszystkim jakoś się odnajdywał on, który zupełnie inną wyznawał teorię. I patrząc na te wszystkie dokumenty, widziałam też, jak interpretowali Przybosia uczniowie, którzy otrzymywali od niego tematy wypracowań, zakręt ulicy, ruch, koniec tematu. Na taki temat musieli pisać wypracowania. Do dzisiaj go pamiętają jako profesora, którego się wszyscy bali. I jednocześnie wiem, że ten zakochany profesor wezwany na dywanik przez dyrektora czuł się obrażony tym, że zabrania mu się no, tej relacji emocjonalnej ze swoją uczennicą, a potem, co niezwykłe, w tym samym dniu, w tym samym miesiącu, w którym ona spadła w przepaść, on też spada w przepaść śmierci. Wszystko to związane z jego światopoglądem, z szukaniem Boga, było dla mnie tak ciekawe, że chciałam wiedzieć więcej, zrozumieć, czemu tak żył, czemu kiedyś ślubował, że będzie świętym, a skończyło się to pogrzebem ateisty. Dlaczego pomiędzy tym wszystkim było życie pisarza spełnione, niespełnione, zrealizowane czy nie? To mnie fascynuje. Już pani to przyznała i powiedziała głośno, że pisze pani z perspektywy
swojej przestrzeni, swoich okolic. Na czym polega, znaczy inaczej, czy mogę pani pisać mieszkając w jakimś dużym takim mieście typu, nie wiem, Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice? Oczywiście i bardzo często tak jest, że z tego mojego końca świata wyjeżdżam i dużo rzeczy napisałam w dużym mieście. Duże miasto inspiruje mnie też tym, że ja mam dostęp do wielu dokumentów i to duże miasto daje mi sporo takich inspiracji, ale prawdą też jest, że zaszywam się na moim końcu świata w okolicach Cieszyna. Tam mam ten czas przetworzenia wszystkich dokumentów, które mam dzięki wizytom w dużych miastach. Sądzę też, że okolice, czyli ta bliskość Cieszyna, Śląska Cieszyńskiego, zaskoczyło mnie też poprzez to, że dawno temu zadano mi taki rodzaj pracy, żeby napisać o ludziach związanych ze Śląskiem Cieszyńskim, a takich ludziach, których nazwiska są znane. Nie zdawałam sobie sprawy, ile skarbów można było przy tej okazji znaleźć. Echo też w tych najnowszych, w tej najnowszej to książce. To są bardzo piękne okolice. Ja bardzo lubię bardzo piękne Śląska Cieszyńskiego. Dlaczego panią tak fascynuje, bo to odnajduję też w innych książkach, ten przełom XIX-XX wieku. Dla mojego dziadka też okres jak gdyby powojenny, tej takiej szarości, smutku komunizmu był okropny. Poza tym dla mojego dziadka też ta przestrzeń ludzka kształtowała rzeczywistość. To znaczy fakt, że miał za sąsiada Karaima, sąsiada Żyda, sąsiada Rosjanina, sąsiada Litwina, sąsiada Białorusina, zupełnie inaczej kształtowało też wyobraźnię i przestrzeń taką mentalną mojego dziadka. Co panią fascynuje w tym świecie, który pani opisuje? W tym świecie, który opisuje, fascynuje mnie, zacznijmy od strojów. To znaczy, zawsze ilekroć próbuję odtworzyć sceny, chociażby w książce Kossakowie Tango, scenę pomiędzy Wojciechem i Zofią, zastanawiam się, jak ubrane były te kobiety, jak one się zachowywały. I bardzo ciekawe jest stwierdzenie, że zasznurowane w gorset te panie były bardzo często bardzo odważne. Tak jak na przykład popatrzmy na córkę Marii Konopnickiej, Laurę Pytlińską, aktorkę, która ostatecznie stała się także ikoną mody i także modną aktorką, ale wbrew temu wszystkiemu, czego chciała dla niej matka. I w takich okolicznościach, kiedy ja patrzę na przełom wieku, a potem na czas dwudziestolecia międzywojennego, często patrzę raz, że oczami kobiety, patrzę na kobiety, jak one wyglądały, jak się zachowywały, jak walczyły o zrealizowanie swoich pasji. I fascynuje mnie to, jakimi często otaczały się mężczyznami. Bo spójrzmy na tę ikonę, te marzenia kobiet o tym, jaki powinien być mężczyzna. Szarmancki, delikatny, czuły. A tu w jednym z rozdziałów opisuje, jak fascynował kobiety Piłsudski. Piłsudski, który mówił, racja jest jak dupa, każdy ma swoją. Który na pewno nie był człowiekiem subtelnym, który był człowiekiem bardzo dosłownym, bardzo takim mało dyplomatycznym w takich relacjach z ludźmi, a jednocześnie kobiety go kochały. W związku z tym przyglądam się tym czasom i tym ludziom z takim zainteresowaniem, jak wy realizowaliście te rzeczy, które my dzisiaj próbujemy w sensie i politycznym, i emocjonalnym, i obyczajowym realizować w zupełnie innych strojach, w zupełnie innych czasach, a jednak widzę ogromne podobieństwo. Ale pewnie do każdej z tych postaci, także opisywanych w najnowszej książce, najpierw pani, znaczy tak zgaduję, najpierw podchodzi pani pewnie przez takich klasyków, nie wiem, biografów klasyków, nie wiem, chociażby przez Marię Szypowską do Konopnickiej i tak dalej, i tak dalej. I kiedy zaczyna się ten moment zdzierania tej pierwszej powłoki, okazuje się, że to nie do końca tak było, jak dany biograf, dany autor, daną postać chciał widzieć, czy ją przedstawiał wręcz.
Ma pan rację, bo akurat jeśli chodzi o biografię Konopnickiej, to były takie momenty, kiedy sobie w tej książce zakreślałam albo robiłam na marginesie wykrzyknik, że to nieprawda, bo albo nie podoba mi się interpretacja, albo nie podoba mi się to pomnikowate widzenie, albo polemizuję ze sposobem widzenia i z tym, co sama znalazłam w źródłach. Bo dopóki nie dotrę do dokumentu, na przykład Tygodnik Ilustrowany pisze o, w momencie, kiedy umiera Konopnicka, natychmiast rusza taka machina, łącznie z tym, co dzisiaj nazywamy tabloidami. Fotografowano Konopnicką w trumnie, sfotografowano łóżko, na którym umarła. Dzisiaj nas to oburza, ale tak właśnie funkcjonowało wszystko to, co i dzisiaj obserwujemy, i to nie jest wymysł współczesnych czasów. W związku z tym docieram do tego, co publikowano natychmiast, kiedy działa się jakaś rzecz, o której ja piszę. Kiedy dotrę do źródła, wtedy widzę, jak kolejni biografowie powielali błędne albo interpretacje, albo fakty. I wówczas jestem w stanie podać swoją wersję. Staram się, żeby ona była przede wszystkim udokumentowana, ale rezygnuję z przypisów, rezygnuję z tego warsztatu naukowego, o którym kiedyś się otaczałam, bo taki jest mój cel, żeby te przypisy nie powodowały takiej reakcji, którą bardzo często obserwujemy, kiedy kogoś zmusza się do czytania lektury. A więc jest ten moment, nie, jeżeli ktoś mnie zmusza, to ja tego nie chcę. W związku z tym ja zrezygnowałam i dałam, wolę dać gawędę niż analizę naukową, ale zawsze tłumaczę, że to wszystko poparte jest rzetelnością naukowca. No, czasami jest też tak, że jeśli chodzi o przypisy, w świecie naukowym zauważyłem taką prawidłowość, że często jest tak, że przypisy służą temu, żeby danego kolegę na przykład mógł przyłapać na błędzie. Albo zgrabnie skorzystać z tego, co tamten kolega już znalazł. Też tak jest. Równie. I ja oczywiście bardzo cenię wszystkich, którzy przypisy umieszczają. Zresztą w moich książkach też bywają przypisy w Kobietach Kossaków, w biografii Zofii Kossak są przypisy. Ja bardzo często także korzystam z tego po to, żeby dotrzeć do źródła, ale moją intencją w tej chwili jest docieranie do tego szerszego kręgu odbiorców, którzy potrzebują takiego czasem poplotkowania o historii. Myślę, że to nie jest nic złego, takie plotkowanie o historii, bo ono, myślę, nie umniejsza temu, żebyśmy potem, stając na tym pierwszym stopniu zainteresowania, to co mówiono, niech Konopnicka znajdzie swojego Hezika, który opowie o jej szlafrokowej historii. No to powiedzmy, że wyciągnęłam z jej szafy peniuar, ale potem możemy dowiedzieć się dużo, dużo więcej, jeżeli poznamy chociażby sensacyjną historię miłosną Konopnickiej. Bardzo sensacyjną i dla niektórych to była taka dekonstrukcja w ogóle i mitu kobiety, o której ona pisała, czy chciała przedstawiać, trudno powiedzieć. Ale jeśli mogę się wtrącić, dla mnie odkryciem, które mnie to olśniło, że kiedy jako już opowiadałam o rzeczy, o której świat wiedział, czyli o tym, że młody naukowiec Gumplowicz popełnił samobójstwo z miłości do starszej już pani Konopnickiej, to jednak kiedy zestawiłam historię Gumplowiczów Żydów, wypędzonych w jakimś sensie z Krakowa, i zrozumiałam, że Mendel Gdański, nowelka Konopnickiej, w której bohater mówi wprawdzie o Warszawie, umarło serce moje dla tego miasta, że ja te same słowa mogę włożyć w usta Gumplowicza, którego zmuszono do wyjazdu z Krakowa i do robienia kariery za granicą, ponieważ był Żydem. Skoro zaczynam od szlafroka Konopnickiej, to jednak kończę na bardzo poważnych sprawach i nie ograniczam się do historii szlafrokowych. A właśnie, bo tak przed rozmową, proszę Państwa, z panią Janną sobie gaworzyliśmy trochę o Kossakach. Konkretnie Zofii Kossak, konkretnie o powieści Pożoga. Czy ta powieść dzisiaj jest politycznie poprawna, czy nie? Dla mnie była jedną z istotniejszych lektur, jeśli chodzi o
naturę rewolucji, naturę komunizmu, w tym wymiarze także cywilizacyjnym. O tym się rzadko dzisiaj pisze. Dzisiaj wszystkie też książki takie historyczne, około historyczne, no idą już taki już język tam różnych modeli politologicznych. To jest odarte z tej takiej analizy czysto cywilizacyjnej, czy pokazywania pewnej barbarii takich przewrotów rewolucyjnych, zwłaszcza rewolucji komunistycznej. I właśnie, jak to dzisiaj z tą pożogą jest? Czy to jest książka, ona ma tam jeszcze kilka innych warstw. Tak, i kiedy zaczęła się wojna, ta właśnie, która nas teraz najbardziej obchodzi, pojawiły się głosy, co z pożogą, czy wobec tego, że pomagamy Ukrainie, że ratujemy tych ludzi, że oni tutaj do nas przyjeżdżają i że musimy otwierać, czy chętnie otwieramy serca, to czy w takim razie pożoga, która weszła do spisu lektur, ma być teraz z tych lektur skreślona, ponieważ Zofia Kossak przedstawia bardzo krwawą kartę kresów. To samo oczywiście z rzezią wołyńską, czy o takich rzeczach powinniśmy zapomnieć. I Zofia Kossak odpowiada sama na to pytanie, ponieważ i równocześnie, kiedy ta wojna się zaczęła, ja czytałam dokumenty, które odkryłam niedawno w Ossolineum, które są dla mnie nowością i które pokazują jej postawę wobec takich sytuacji. Może zacznę od listu Karskiego, który dzisiaj, w tym dniu, kiedy rozmawiamy, w dniu rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, jest też ważny. Otóż dotarłam do korespondencji Zofii Kossak z Janem Karskim. Zofia Kossak, powiadomiona przez niego, że na Zachodzie, tuż po wojnie, pojawiają się artykuły prasowe mówiące o tym, że myśmy wobec zagłady getta, my Polacy, byliśmy bierni. Zofia pisze najbardziej osobisty, najbardziej emocjonalny tekst o ratowaniu Żydów, jak spośród wszystkich jej wypowiedzi, jakie znam. Jestem tym tekstem zachwycona i myślę, że trzeba, żeby świat ten tekst poznał. List zaczyna się od słów "cholera mnie bierze". I ona pisze o tym, jak można nas posądzać o to, że myśmy nie zrobili nic, po czym wymienia wszystkie rzeczy, łącznie z tym, że przez jej ręce przeszło kilkuset uratowanych Żydów. Ja zestawiłam to z takim wspomnieniem Karskiego, który, kiedy miał wyjechać za granicę jako kurier, został zaproszony do getta. Tam działacze mówili mu o tym, co się zapowiada, że będzie zagłada całego narodu, że wywożą ludzi i zagazowują, że cały naród zginie. I taka starsza kobieta z getta, która wiedziała, że odjedzie za granicę, miała nadzieję, że on coś zrobi. Nie wiem, zbombardują tory wiodące do Oświęcimia. Świat zareaguje, więc choć straszliwie biedna, dała mu wody w kryształowym kieliszku, kromkę chleba, cieniutko posmarowaną, bo nie miała więcej, na białej kartce papieru, żeby było elegancko. A on wiedział, że on nie da rady nic zrobić, albo prawie nic. Tymczasem Zofia Kossak, Żegota, ratowała setki, tysiące ludzi. Więc ona odpowiada na pytanie, niezależnie o tym, co myślisz o danym narodzie, bo przecież ona przed wojną wypowiadała się o dominacji ekonomicznej Żydów. To jej nazwano to antysemityzmem. Ona wie, że trzeba ratować. To samo powiem teraz o pożodze. Pożogę trzeba przeczytać, trzeba znać historię. Ale nasze serca są większe niż pamięć historycznych krzywd. To piękne zdanie, które powiedział pisarz i redaktor prowadzący moich książek Jan Grzegorczyk. Pamięć, znaczy serca są większe niż to, co przeżyliśmy, to, co pamiętamy. Tak było z Zofią Kossak. Ona tak robiła. My robimy, myślę, bardzo podobnie, ratując tych ludzi. Bo tak trzeba. To dobre na puentę, ale jeszcze o jedną rzecz muszę pani Janna zapytać. O okoliczności powstania chłopów. Nie będziemy zdradzać książki, proszę państwa, bo raczej chcemy zachęcić i naprawdę warto sięgnąć po książkę, bo ona jest bardzo sprawnie, autorka przeprowadza czytelnika. Przede wszystkim to, co jest siłą książek pani Janny, to jest rekonstrukcja pewnego świata, właśnie pewnego otoczenia, w którym bohaterowie żyją. I to pani kreśli takim bardzo lekkim piórem. To się po prostu dobrze czyta. Ale powiedzmy, jak to z tymi chłopami było?
No, bardzo dziękuję za te komplementy. Tak jak słusznie pan zauważył, praca pisarza jest bardzo trudna, bardzo ciężka. To tak lekko może zabrzmieć, czy lekko może wybrzmieć. Ale tu widać ten rys na szczęście dziennikarski, panie Jano. Tak. Bo dziennikarz zawsze wie, że musi upraszczać i do czytelnika po prostu dotrzeć. Nie musi liczyć się może z opinią właśnie kolegów, różnych gremiów naukowych, tak jak naukowcy, że to wszystko musi być takie wystylizowane w określonym języku, żeby tam branża nie zarzuciła, że jest język publicystyczny. Rys dziennikarski zawsze w pracy pisarskiej bardzo pomaga. To zdecydowanie. Pani jest kolejnym dowodem na to. Dziękuję bardzo i cieszę się. Staram się nie pisać koturnowo, ale mówiąc o tym losie pisarza i o pracy pisarza, powiem też o tym, że bardzo trudno jest rezygnować z rzeczy, które się już napisało czy zbadało i wyrzucić do kosza. A tak było, ale to bardzo dobrze robi książce. To znaczy książka musi czasem wynikać z tego bólu pisarza, który z czegoś zrezygnuje. To samo było z Raymondem. Raymond napisał już raz Chłopów wcześniej, ale jego przyjaciel Ochorowicz, u którego schował się w Wiśle, bo Prus przeżył katastrofę kolejową, o mało sam nie zginął, miał problemy również alkoholowe i różne inne, emocjonalne także, przeżył rodzaj ogromnej depresji i myślę, że z tej depresji zwierzył się Ochorowiczowi, któremu wielu pisarzy się zwierzało, bywali u niego na kozetce, mówiąc takim językiem współczesnym. Więc zwierzył się z depresji i Ochorowicz zaprosił go do Wisły. I tam wtedy, na tym końcu świata, on miał szansę zregenerować siły, ale także posłuchać Ochorowicza, który powiedział: wyrzuć to, co napisałeś, zacznij na nowo. Wyrzucił pierwszą wersję Chłopów, zaczął pisać Chłopów, książkę, która potem zaowocowała Nagrodą Nobla. Czyli tam, na tym końcu świata, w tym miejscu, zrodziło się to coś, co potem oczywiście pisał także i we Francji, ale my szczycimy się, że Chłopi mają swój początek w tym wyrzuceniu do kosza pierwszej wersji i rozpoczęciu na nowo. Jeszcze jedno pytanie muszę pani Jana pani zadać. Jak by pani zdefiniowała polskość, poruszając się przez tak wiele różnych postaci? Dużo postaci pani przywołuje żydowskiego pochodzenia w swoich pracach, nie tylko w tej, ale też poprzednich. No, na przykład znowu tutaj się odwołam do mojego dziadka, w ogóle dla ludzi, którzy mieli bardziej takie doświadczenie wschodnie, to zawsze była kwestia wyboru kultury, języka, często też religii. Tak się na przykład do dzisiaj na Podlasiu określa tych, którzy są, nie wiem, rosyjskiego czy białoruskiego pochodzenia. Nie mówi się o nich tam Białorusini czy Rosjanie, tylko prawosławni, katolicy to Polacy. To do dzisiaj funkcjonuje w wielu domach, zwłaszcza osoby starsze dokładnie tak definiują polskość bądź niepolskość. A z pani właśnie punktu widzenia, jak się pani jeszcze porusza przez ten XIX, XX wiek, który był tak bardzo różnorodny i tak, to był tak odmienny świat od tego, który my znamy. No teraz to się zmienia, no. Jednak podejrzewam, że te 3 miliony Ukraińców, które przybyło, w jakiś sposób naszą kulturę też będzie zmieniało i będzie też jakimś ciekawym fermentem, być może jakimś ciekawym starciem między tymi kulturami. Właśnie bardzo piękny temat pan poruszył, bo i ja sama nie umiałabym odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Wiem, że jeśli chodzi o moje myślenie o Polsce, to jest myślenie, które wynika też i z tych moich badań, i z tej mojej fascynacji, ale nie bezkrytycznej, Zofią Kossak. Nią się zajmuję najdłużej i choć przytrafiła mi się przypadkowo przez wywiad, jaki przeprowadziłam z jej córką i na tym się miało skończyć, ale tak naprawdę zaowocowało moją wielką fascynacją, to powiem, że tak, Zofia Kossak uważana jest za ikonę matki Polki katoliczki. I tak bardzo wiele osób ją widzi, ustawia ją sobie tak na pomniku i kiedy mam spotkania z tymi ludźmi i mówię o Zofii Kossak to, co już wiem, bardzo często te osoby są ogromnie zawiedzione, bo zbudowały sobie obraz Zofii, której naprawdę nie ma. Ona była katoliczką,
której książki znajdowały się na indeksie kościelnym. Jej książki, krzyżowcy, były wycofywane z bibliotek parafialnych jako książki nie dla każdego, książki niebezpieczne. Jej książkę Krzyżowcy skrytykowało, jak Zofia Kossak mówi, parę głupich księży. A jednak jej wiara była ogromna. Ona mówiła w Krzyżowcach, ponad tym wszystkim jest Bóg. To samo dotyczy jej widzenia no tego patriotycznego, narodowego. Ona, którą się uważa za patriotkę, która kochała Polskę, była otoczona ludźmi z innych nacji. Ona ratuje Żydów. Ona mieszka na Kresach, przyjaźni się z ludźmi z Kresów. I choć bardzo, bardzo chciałam, żeby wybrzmiało to, że najbardziej kochała Śląsk Cieszyński, gdzie wiele lat mieszkała i gdzie umarła, to znalazłam w jej papierach, w jej dokumentach świadectwo wielkiej, ogromnej, dozgonnej miłości do Kresów. Utwór Zmartwychwstał prawdziwie, o którym pisałam w książce Kossakowie Biały Mazur. Przepiękne są więc jej relacje z ludźmi, którzy nie podzielają jej poglądów. Jej mąż jest protestantem, który zmieni wiarę. Jej przyjaciele to nie są ludzie wierzący, to nie są tylko katolicy i Polacy. Ona potrafi się odnaleźć w każdej rzeczywistości, a jednocześnie wie, że patriotyzm to nie jest nacjonalizm. Patriotyzm to jest mądre kochanie swojej ziemi, gniazda, z którego się wyszło. Tak jak zresztą mówił Jan Paweł II, ja się z tym ogromnie utożsamiam. Jeżeli nie masz korzeni, to nie rośniesz. Dla mnie patriotyzm to jest świadomość korzeni, skąd ja wyszłam. Wtedy dopiero mogę wzrastać i mogę otaczać się tym całym światem. Nie muszę być zamknięta hermetycznie. To dla mnie jest patriotyzm. Bardzo podziwiam ludzi, którzy niekoniecznie mówili o wierze czy patriotyzmie, ale tym umieli żyć. Dla mnie taką postacią jest Zofia Kossak, którą stać było pod koniec życia na taką refleksję, proszę sobie wyobrazić. Ona, która dokonała tak wiele w polskim podziemiu, zastanawia się, czy nie powinna była wtedy ratować zdrowia matki, która przerażona patrzyła na jej niebezpieczne narażanie się. I Zofia Kossak pod koniec życia mówi, może ja powinnam w tym czasie wojny skupić się bardziej na mamie niż na narodzie. Więc to jest piękne. Umiejętność autorefleksji, także i w tych poważnych sprawach. A myślała pani kiedyś o jakimś takim bohaterze, który, nie wiem, mocno był zakorzeniony w tej Polsce już takiej komunistycznej, postkomunistycznej i go trochę tak pokazać na tle tych wcześniejszych epok, jak bardzo też ta definicja polskości, autodefinicja w ogóle Polaka się zmieniła. Nie mam w tej chwili takich planów, ale na pewno ta refleksja mi towarzyszy, kiedy czytam, kiedy szukam, kiedy badam źródła, kiedy zastanawiam się nad tym, bo to, co pan mówi, jest istotne. Nas kształtują okoliczności. Jeżeli nawet Zofia Kossak powiedziała, kocham wojnę, gdybym była mężczyzną, gdybym się urodziła mężczyzną, byłabym żołnierzem, to powiedziała w latach 30., kiedy trwała taka akcja zbrojenia Polski, bo było niebezpieczeństwo hitlerowskiej agresji. Kocham wojnę. Kiedy sama doświadczyła wojny, wiedziała już, że nie kocha wojny. Wojciech Kossak, malarz batalista, kiedy sam został żołnierzem i rzuciło go na front I wojny światowej, pisał listy do żony i do swojej kochanki, nie cierpię wojny. W związku z tym okoliczności, jakie nas kształtują, dopiero nas sprawdzą. I jeżeli ktoś głosi podniosłe hasła i to wszystko potem się weryfikuje w czasach, czy PRL-u, czy czasach takich trudnych, w jakich my teraz jesteśmy, to tak naprawdę, i powiem, Zofia Kossak pisała gryps z pawiaka, sądząc, że za chwilę będzie rozstrzelana za parę dni, bo miała wyrok śmierci. Nie wiedziała, że ją uratują, że polskie podziemie ją uratuje. Napisała takie zdanie. Liczy się tylko Bóg i drugi człowiek, reszta dym.
I myślę, że wszystkie te nasze poglądy mogą ewoluować. Możemy bardzo różnie się zachowywać w różnych sytuacjach, ale jeżeli człowiek ocali właśnie to, to ocali siebie. Nic dodać, nic ująć. Naturalna puenta wyszła. Ja odsyłam Państwa do lektury książki, bo to, co jeszcze raz ze swojej strony mogę powiedzieć, to jest książka, która wskrzesza różne postaci. Przepraszam, że tak mówię, ale naprawdę żyjemy już w świecie, gdzie dużo mniej się czyta. Kiedy się o książkach dyskutowało, o bohaterach literackich się dyskutowało, tym się żyło, żyło się ekranizacjami książek. Teraz niestety żyjemy w świecie zdominowanym przez media, przez czasami jeden toporny, stale powtarzany przekaz, aż męczący. I to jest książka, która pozwala nam wędrować z pewnymi postaciami. Po prostu wędrować przez jakiś kawałek ich historii, historii Polski, historii polskiej literatury, historii polskiej kultury. I ja wiem, że niektórzy autorzy się tego bardzo boją. Mam nadzieję, że tym nie urażam pani Joanno. Po prostu książkę się bardzo dobrze czyta. To jest komplement. To się cieszę, bo niektórzy odbierają, że jak się coś za dobrze czyta, to znaczy, że to jest złe, źle napisane, bo to jednak powinno być trudne, wymagać wysiłku. Po prostu się towarzyszy bohaterom. Nie umiem tego inaczej nazwać, ale jak czytałem książkę, to miałem takie poczucie, że patrzę na tych bohaterów tak z bardzo bliska. Czasami tam zaglądam trochę w sumienie, w życiorys dużo mocniej, ale ja z nimi idę. Gdzieś obok przez tą wędrówkę, jaką jest historia i kultura, i literatura, bo jesteśmy zakorzenieni jednak w języku. To zawsze pamiętam, jak Czesław Miłosz pisał o tym i wspominał, jak ciężko mu się tworzyło i żyło już na migracji w Stanach Zjednoczonych, że czuł się po prostu już do końca więźniem języka i uważał, że to jest taki jego podstawowy wybór, że ciężko jest mu być też poetą za granicą, no bo jego językiem, takim wręcz uwięzieniem jest język polski. I szanujmy ten język polski również. Dobra książka, to się dobrze czyta, pani Anno. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Dziękuję bardzo.